3, 2, 1, go! Okej, okay, nagrywamy prosto z Bytomia, z Ruzią. Ruzia, chodź tu. Smakuś. Zobacz, co tam ma. Mamy tutaj taki oto prezent. Z okazji odwagi, dlatego, bo Róża była, o właśnie to jest Róża, była pierwszy raz u fryzjera. I zaraz zobaczycie efekt, jak wyglądał. Tu pisze prezent dla Rózi. Tutaj mamy rozpisek, co tam jest, tu też. No i co, to otwieramy. Muszę zawołać Rózię i zobaczycie, jak wygląda. Tak wygląda Róża. Chodź Róża. Pokaż się. O, to jest Róża. Ma nawet takie tutaj firaneczki. No to co? Otwieram. Jak to jest smakuś, to przyjdzie. Smakuś! Smakuś, Róża. No, chodź. O, już tak przyszło. Tak, coś Teresko dla ciebie wymyśliła. Dobra, Róża. No, tutaj otwieramy. Tylko nie przyczep się do tej Dasi. Ale jesteś śliczny. No i co? Ty chcesz otworzyć? To otwórz. No, pokaż. O! Wow! Ona tam do środka mordkę daje. Super, no. Tutaj masz takie coś. Takie smaczki. Nie nadąża Rózia nawet nad tym. Tu mamy takie rodeo. Okej. Tutaj mamy takie duże. Okej, skończyliśmy chyba na tym. O. Tu mamy takie, o, smakuje się. Tu mamy taką dużą paczkę. Myślałam, że to będzie mniejsza. Ale mniejsza z tym. I mamy już ostatnią rzecz z naszego pojemnika. Co ty się tam cierpisz? Tu mamy mokrą karmę cesar, wiejski gulasz, więc damy za chwilę, a smakusi co wybierze, to musi połuchać. No więc zobaczymy, co teraz wybierze. Okej, na 3-4, co pomucha, to dajemy. Okej, dobrze. 3-4. To, nie? To tak, też nawet na tym stoisz? Okej. Okay. Czyli dajemy takie oto smakusie. No to co, Rózia, pokaż się. Zrobimy... O, już chcesz? Teraz? W tej chwili? W tej chwili, okej. Okay. Otwieram w tej chwili. Otwieramy. O. Takie kółeczka, takie nie takie ten typowe, tylko Róża, odsuń się na chwilkę, takie o. A dobra, już dobra. No, to jest dokładnie, już mówię. Pałeczki z wątrobą z kurczaka, karma, no, dla dorosłych, no więc tylko tu są pałeczki z wątrobą z kurczaka. No, zaraz pokażę. To są takie, o. Wygląda trochę jak drewno. No tak. Trochę śmierdzi. Jeszcze chcesz jedno. I tu ma takie kółko. To jest dokładnie to samo, Rózia. Które chcesz? No to bierz. No więc... Już mamy otwarte takie to. Co? Ty już? No dobra, to ci dam jeszcze jedno, proszę. Tutaj mamy karmę taką niby dla dorosłych psów, ale może też mieć ją. To nie jest karma, tylko takie pałeczki właśnie. No co? Tylko to są tu takie jak na zdjęciu, to są na dobre na zęby, to są potrójne jakieś działania, ale jakie to tu już nie pisze,
codzienna pielęgnacja jakaś. Kożuszki. No i co takiego nie piszesz, czego to jest, ale to jest dobre na zęby. I to jest do, od 10 do 25 kg. 7 przysmaków. I już piszę po innym języku, więc taki mamy oto. O co mi pupę? A tu mamy jakieś rodeo. Taki raz miałaś. O, ucho do oka. Co ci znowu zrobiła? Ucho dała do oka. Tu mamy rodeo. Są to z wołowiną. 25% tłuszczu. I bez sztucznych barwników i dodatków smakowych. Tu jest ich 4. Raz 4. No i tu tam nic już nie pisze. Są to takie pałeczki. Tak jak tutaj. Tu jest dobrze to pokazane. To są prawdziwe. Za szybką. A tu tak to wygląda. To są takie zwija. Karmy cesarz już podajemy. No już podaję. Spokojna po tym odcinku. No. To jest wiejski gulasz. Nie wiem, chyba już mówiłam. To jest 100 gram. Z delikatną wołowiną, indykiem i ziołami. Dla psów mokra karma. Pełnoporcjowa dla dorosłych też psów. Skład mięso i produkty. Pochodzenia zwierzęcego. I tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś chce przeczytać się tu. Dobra. No więc. Róża tak wygląda. Róża tak wygląda. Tutaj ma. Gryzie właśnie tą pałkę se w buzi. A tutaj mam jeszcze taką. Za chwilę zrobię sesję zdjęciową, bo to wkleję na YouTube. Mogę? I tu mamy takiego flaminga niebieskiego. Już pokażę. Też go dostała. Tutaj ma takie, no obojętnie gdzie, może tu łapać, może za skrzydła, może za nogi, może za to. To takie do zębów chyba jest, że się coś tam ten. I to wolno zgnieść, więc tu też wolno łapać. Za to, to skrzydełka są jako jedyne takie szeleszczące. O, coś ci spadło. No, więc taki też fajny flaming z zamkniętymi oczami. Były jeszcze zielone, różowe, żółte. Kto jakie chce. No. Więc dajemy teraz karmę cesar. Pokażemy Ruzie. Tu masz takie ładne firanki. Nawet brzuszek masz ogolony. Brzuszek ma ogolony. Dobra. Już się nam zakończyła. Od nowa. Pokaż, jaką masz brudkę. Jesteś zrobiona na sznaucerka. Uszka masz obcięte. No i tutaj masz też pięknie zrobione. Nawet jesteś taka milutka w dotyku. No. No to co? Idziemy podawać karmę cesar. Widzimy się za pół sekundy. Pa. Już deser. Róża już zajada ją. Tak ona wygląda. No a co może Róża pokażesz, jak tutaj masz? Zrobimy kiedyś taki filmik, pokażemy jakie ty masz rzeczy, taki twój room tour tego co masz. No nie, bo to jest pokój room, nie? No to zrobimy ci taką prezentację. O, łuk wody. Dobra, tu masz suchą karmę z różnymi jakimiś kosteczkami, to też pokażemy. Tu masz tą karmę cesar i tu masz takie też spirit gripa, różne fajne kosteczki, które zajadasz. Jakaś tam makaronę i mnie liżesz. No więc karma cesar ci smakuje. Czemu już się nie odsuwasz? Pokaż na filmiku, że raz jesz. Pokaż dla reklamy. Pokaż.
No dobra, specjalnie ten, ale podłeszła jej, bo tam polizała, a co jakiś czas przyjdzie, zobaczycie, że będzie pusta miska. No, więc żegnam was. I... jak jesz? No co? No je. Yeah. Więc pokażemy kiedyś, jakie róża ma rzeczy. No. Taką ma z tą. Róża się chyba już z nami pożegnała. Papa róża. No. Też z nami żegnam. To był taki, mogę powiedzieć, z... będzie miał z 10 minut. Do zobaczenia w następnym odcinku. A teraz tak wam szybko pokażę, jak Ruzia wyglądała wcześniej, jak była młodsza, a jak teraz. I w ogóle to ona ma ciekawą dość historię, więc następny filmik pojawi się, pamiętajcie, w środę. Albo z prezentami, albo o Ruzi, albo o koncercie. Do zobaczenia. Zobaczycie, jak Ruzia wyglądała, jak była mała. Teraz pojadę tutaj kilka zdjęć, bo będzie potem o niej historia w kolejnym filmiku. Właśnie tak wyglądała. O. Nasze pierwsze zdjęcie z Ruzią właśnie te. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe łapki w górę i subskrybujcie. Pamiętajcie, żebyście włączyli dzwoneczek. I do zobaczenia w następnym filmiku. Albo się pojawi za niedługo, albo w środę. Raczej w środę mamy już materiał. To pa!